Wiemy już, jak tworzyć własne komponenty i moduły. Teraz omówimy trzecią grupę rozszerzeń systemu Joomla, czyli pluginy, które w polskiej wersji językowej zostały przetłumaczone jako dodatki. Najpierw może przejdźmy do menu rozszerzenia. Wybierzmy listę dodatków. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że podzielić je możemy na kilka głównych typów. Rozwiniemy teraz drugi filtr. Authentication, czyli pluginy, które dotyczą autoryzacji użytkowników i logowania. Potem mamy pluginy content, czyli takie, które w jakiś sposób modyfikują zawartość. Pluginy związane z edytorami. Pluginy, które wspomagają wyszukiwanie. Mamy także różnego rodzaju pluginy systemowe. Oprócz tych predefiniowanych typów możemy także tworzyć własne, ale o tym opowiemy w czasie późniejszym. Najpierw może stworzymy sobie plugin typu content, czyli taki, który będzie modyfikował zawartość. Najprostsza sytuacja. Będzie dodawał jakieś słowo do tytułu każdego artykułu. Z tym, że te artykuły najpierw powinniśmy utworzyć. Przejdziemy teraz do katalogu z naszymi materiałami. Otworzymy ten dokument artykuły. No i wybierzmy teraz artykuły, następnie polecenie utwórz artykuł. Skopiujmy tytuł pierwszego, czyli Joomla 2.5 utworzenie szablonów. Nie będziemy go przypisywali do żadnej kategorii. Upewnijmy się, że został opublikowany i wybierzmy pozycję wyróżnione. Chcemy, żeby wyświetlany był na stronie startowej. Teraz jeszcze zaznaczymy te akapity poniżej, skopiujemy i wkleimy jako główną treść artykułu. Wybierzmy polecenie zapisz nowy. Przyda nam się jeszcze jeden artykuł. Czyli mamy tworzenie stron Joomla 2.5. Tytuł wklejamy do pierwszego okienka i tak samo jak poprzednio zaznaczamy i wklejamy całą główną treść artykułu. Oczywiście upewniamy się, że został on opublikowany. Chcemy go wyróżnić na stronie startowej. Klikamy na przycisku zapisz i zamknij. Przejdźmy na chwilkę do podglądu strony frontowej naszej witryny. Mamy artykuł tworzenie stron Joomla 2.5, a następnie Joomla 2.5 tworzenie szablonów. Problem polega na tym, że zabrakło tutaj słowa kurs. Czyli spróbujemy je teraz dodać za pomocą pluginu. Zostanie ono dodane automatycznie do wszystkich artykułów. Może powróćmy teraz do katalogu z naszymi materiałami. Tworzymy sobie folder, w którym przechowywany będzie nasz plugin. Będzie on zamieniał tekst w tytule artykułu, czyli nazwiemy go po prostu Replace. Plugin w najprostszej formie składa się z dwóch plików. Główny plik PHP oraz plik XML, który jak wiemy zawiera konfigurację oraz informacje używane podczas instalacji. Może rozpoczniemy właśnie od tego pliku XML. Skopiujemy go z innego dodatku, na przykład z jakiegoś modułu, wkleimy do katalogu z naszym pluginem i będziemy musieli koniecznie rozpocząć od zmiany nazwy. Nazwa pliku XML musi być taka sama jak nazwa naszego pluginu. Otwórzmy teraz do edycji. Na pewno będziemy musieli zmienić typ, czyli zamiast moduł wprowadzamy tutaj plugin. Wersja systemu Joomla pozostaje bez zmian. Metoda to upgrade. Tutaj na pewno musimy usunąć klient. W przypadku pluginów koniecznie musimy zdefiniować typ. Używamy tutaj atrybutu group i będzie to plugin modyfikujący zawartość, czyli wprowadzamy content. Następnie koniecznie będziemy musieli zmienić jego nazwę, Replace, czyli plugin, który podmienia zawartość. Resztę może pozostawimy bez zmian, tylko tutaj zamiast opis modułu wpiszemy po prostu opis pluginu. No i na pewno będziemy musieli zdefiniować liczbę plików. Rozpoczniemy od tego pustego dokumentu index.html, który powinien się znaleźć w każdym katalogu i podkatalogu. Upewnimy się, że uwzględniliśmy nasz plik HTML, nasz plik XML, choć właściwie nie jest to konieczne. Zostanie on automatycznie skopiowany do pluginu w naszym systemie Joomla podczas instalacji. Czyli możemy to ostatnie odwołanie usunąć. No i tutaj na pewno będziemy musieli odwołać się do tego pliku PHP, który za chwilę utworzymy. Nazwa pliku PHP oczywiście będzie taka sama jak nazwa pluginu, czyli wprowadzamy tutaj replace PHP. I na pewno zamiast moduł będziemy tutaj musieli wskazać, który dokument jest tym głównym plikiem naszego pluginu. Czyli wprowadzamy tutaj atrybut plugin, a wartością będzie po prostu jego nazwa, czyli replace. Zapiszmy teraz zmianę w naszym pliku XML. No i teraz będziemy musieli stworzyć od podstaw ten główny plik PHP naszego pluginu. Może skopiujmy sobie jakiś plik PHP z innego dodatku, powiedzmy z naszego modułu katalog. Wklejmy go do folderu z naszym pluginem. Na pewno będziemy musieli rozpocząć od zmiany nazwy. Tak jak każdy inny plik, nazywamy go tak samo jak cały plugin, czyli wprowadzamy replace PHP. Usuwamy tą funkcję echo. Struktura naszego pluginu będzie bardzo prosta.
Za jego pomocą chcemy dodać jakąś zawartość do tytułu każdego artykułu w systemie Joomla. Rozpoczniemy od zdefiniowania klasy naszego pluginu. Jak zwykle w takiej sytuacji musimy ściśle trzymać się pewnej konwencji. Rozpoczynamy od PLG, jest to oczywiście skrót od plugin, potem od dużej litery content, czyli określamy typ naszego pluginu, a potem znowu od dużej litery wprowadzamy jego nazwę, czyli PLG Content Replace. Na pewno będziemy rozszerzali, czyli wprowadzamy tutaj extends, no i używamy klasy wbudowanej o nazwie jPlugin, czyli pluginy systemu Joomla. Potrzebna nam będzie jedna metoda. Rozpoczniemy więc od public function. Tutaj będziemy musieli dodać obsługę zdarzenia, ponieważ pluginy zazwyczaj wywoływane są właśnie jakimś zdarzeniem. Nas interesuje sytuacja, gdy przygotowana już została do wyświetlenia zawartość strony. Nazwa naszej funkcji będzie więc taka sama jak nazwa zdarzenia. On, content, następnie prepare, czyli właśnie gdy ta zawartość zostanie już przygotowana. Skoro mamy nazwę, to teraz jeszcze będziemy musieli podać aż cztery różne parametry. Pierwszy parametr to kontekst. Po przecinku drugi parametr przekazujemy przez referencję, czyli musimy najpierw wprowadzić ampersand. Nazwa to artikuł. Teraz przekazujemy przez referencję kolejny parametr. Jest to zmienna o nazwie params. I jeszcze jeden, tak zwany offset. Nazwa tego parametru to page i wprowadzamy tutaj wartość 0. Teraz będziemy oczywiście musieli określić czynności wykonywane przez naszą funkcję onContentPrepare. Stworzymy sobie zmienną, którą nazwiemy title, ponieważ chcemy zmodyfikować tytuł. I teraz poprzez referencję będziemy musieli odwołać się właśnie do naszego artykułu i z tego artykułu chcemy wyjąć tytuł, czyli wskazujemy na składnik o nazwie title. I teraz ten tytuł zmodyfikujemy do oryginalnej wartości. Na początku dodamy jeszcze słowo kurs, czyli ponownie odwołujemy się do naszej zmiennej title. Na pewno będziemy musieli rozpocząć od wartości, którą chcemy na początku dodać, czyli wprowadzamy kurs, wprowadzamy spację i za pomocą kropki dołączamy oryginalną wartość naszego tytułu, czyli oryginalną wartość zmiennej title. No i na końcu jeszcze nasza funkcja musi coś zwrócić, czyli wprowadzamy return z wartością true. Wyraźnie więc widać, że struktura tego pluginu jest bardzo prosta. Stworzyliśmy klasę plugin content replace, rozszerzamy wbudowaną klasę jPlugin. Mamy tutaj zdarzenie on content prepare, czyli gdy zawartość zostanie już przygotowana do wyświetlenia. No i odwołamy się do tytułu każdego artykułu, dodamy na początku słowo kurs. Skoro zmiany w tych plikach zostały zapisane, to może teraz utwórzmy paczkę instalacyjną. Mamy tutaj nasz katalog replace, stworzymy archiwum zip i będziemy mogli przystąpić do instalacji. Powróćmy teraz do przeglądarki, przejdźmy na zaplecze, rozszerzenia, następnie wybieramy oczywiście instalację. Klikamy na przycisku przeglądaj, zaznaczamy plik replace.zip i potem klikamy na przycisku czytaj. Pojawiło się podsumowanie, dodatek zainstalowano poprawnie. Taki plugin musimy jeszcze włączyć, czyli wybieramy rozszerzenia, następnie pozycję dodatki. Jest to plugin typu content, czyli taki, który modyfikuje zawartość. Możemy więc skorzystać z tych filtrów. Rozwijamy listę i wybieramy właśnie pozycję content. Tutaj pojawił się nasz plugin replace. Teraz będziemy jeszcze musieli wybrać listę status. Musi być on włączony. Możemy kliknąć na przycisku zapisz i zamknij. Powróćmy do strony frontowej. Wybierzmy odnośnik home. Teraz przejdźmy do strony pojedynczego artykułu. I zauważmy, że przed tytułem rzeczywiście pojawiło się słowo kurs. To może powróćmy na stronę startową, wybierzmy drugi artykuł i tutaj mamy taki sam rezultat. Przed tytułem każdego artykułu pojawi się słowo kurs, czyli teraz mamy już prawidłową wartość. Kurs Joomla 2,5, tworzenie szablonów. Czyli taki prosty plugin pozwolił nam dodać zawartość do każdego tytułu. Oczywiście w kolejnych rozdziałach będziemy tworzyli pluginy bardziej złożone, na przykład takie, które tą zawartość podmieniają.